Dziękujemy bardzo, Klara Piwoni. No i teraz w tym temacie zostajemy, ale z naszymi gośćmi. Jest z nami doradca ślubny, pani Katarzyna Gajek. Dzień dobry. Magdalena Dziemiańczuk i pan Maciej Dziemiańczuk, para młoda. Dzień dobry. Tak jest. 15 lipca się pobrali. Panna młoda i pan młody. No oczywiście, jak ma się takie talenty jak wy, no to pomysły przychodzą same, właściwie pomysł, prawda? Dokładnie. Czyli co to było u was? Stworzyliśmy taki specjalny filmik, wykorzystaliśmy nagrania VHS z naszego dzieciństwa i to skomponowaliśmy utwór też muzyczny własny do tego, który wykonaliśmy jakby równorzędnie z tym filmem. Własny, tak. Czyli własny tekst, własna jakby ścieżka muzyczna. Tak, wszystko całkowicie autorska. Produkcja, kompozycja i się okazało, że jest dosyć dobrze rozpoznawalna w internecie. Także. No i to zobaczyć jak? I usłyszeć. Zróbmy to, to pokażmy i posłuchajmy. Uwaga! Maciej Dziemiańczuk, najmłodszy aktor Hollywood. Powiem szczerze, że to jest naprawdę wzruszająca też piosenka. No już nie porównujmy oczywiście do wspaniałych rodziców mam, bo ja na tym zawsze płaczę. Ale tak, to jest kompletnie, zawsze tak. Jak to jest, jak było u waszych rodziców? Czy oni się wzruszyli? Magda. Jaka była ich reakcja? Tak, rodzice byli bardzo wzruszeni. Może niektórzy na początku tego nie pokazali, ale potem bardzo dużo właśnie mówili nam o tym. I bardzo często też wracają do tego filmiku na YouTubie, oglądają go. Tak, bo przecież włożyliście w wiele pracy. Oprócz tego, że te VHS przecież to trzeba było zgrać. No to nie pewnie. Jest takie proste, żeby tak jest. To... Ale słuchajcie, z jednej strony oczywiście wzruszenie rodziców, ale no ja też miałem to szczęście, że byłem w tym momencie, nie do końca na waszym weselu, ale na moim własnym i też mieliśmy takie dość oryginalne podziękowanie i żeby samemu, słuchajcie, utrzymać emocje, Ryk. Patrząc na to, co się dzieje i jeszcze wyśpiewać to wszystko, jakoś chyba specjalnie też psychicznie się musieliście do tego przygotować. Tak, tak, dokładnie. Wydaje mi się, że generalnie wykonanie czy w tym wypadku właśnie zaśpiewanie jest trudniejsze niż emocjonalnie, koncert, tak bardzo to po prostu też dusi gardło, prawda? Wzruszające. U was sprawa była naturalna, bo powiedzcie, skąd was ten talent i te głosy? Ogólnie poznaliśmy się w szkole muzycznej i tak chodziłam do szkoły muzycznej, Maciek też. Magda jest pianistką, jestem wokalistą klasycznym i później... Tak od razu ten pomysł już od dawna, od kiedy się zaręczyliśmy, mieliśmy gdzieś w głowie. Myślę, że rodzice spodziewali się czegoś muzycznego, natomiast tego filmowego dodatku się nie spodziewali. No fantastycznie, a skoro mówimy też o rodzicach właśnie, to dar macie od rodziców, jeśli chodzi o głosy. Czy też mają rodzice dobry głos? Myślę, że tak, po tacie u mnie w moim wypadku, u ciebie? U nas troszeczkę dalsza rodzina, ale... Tak. No czyli wróciło do nich. To, co dali, to niejako wróciło. Tak jest. Wróciło do nich. Piękny moment, piękny sposób, prawda, pani Katarzyno? Tak, i to poruszające rzeczywiście te najbardziej czułe struny i emocje, ale tych pomysłów jest wiele, prawda? Co jeszcze możemy wymyślić? Generalnie to pomysły się kręcą wokół jakby właśnie wzbudzania emocji. Pewnie. I jakby tworzenia rzeczy sentymentalnych. Oczywiście powinniśmy dostosować to do tak naprawdę wytrzymałości rodziców, bo naprawdę nie wszyscy chcą pewne rzeczy przeżywać w taki sposób, chcą występować publicznie w takim momencie, więc dobrze na początku się zastanowić, czy nasi rodzice po prostu, co dla naszych rodziców będzie dobre. Dla jednych będzie bardzo wzruszający moment, jak podejdziemy z kwiatami do stolika i złożymy jakieś tak życzenia po cichu, a inni będą może trochę oczekiwać rzeczywiście wywołania na środek i zrobienia z tego większego show. Tych momentów uhonorowania jest w czasie wesela trochę też więcej, bo praktycznie od samego momentu ślubu można rodziców uhonorować, chociażby tym, że rodzice prowadzą parę młodą do ślubu. Nie tylko tata, pannę młodą, ale wręcz para rodziców pana młodego, para rodziców, pannę młodą. Miejsce usadzenia przy stole też mogą być rodzice przy stole pary młodej. No i oczywiście te momenty tak zwanego właśnie podziękowania. No dobrze wiedzieć, za co dziękujemy, bo to też czasem zabawne sytuacje powstają.
A konkretnie czyli wcześniej jak możemy... zaplanować tekst na przykład, plamy. Dokładnie, no bo jeżeli para młoda też się nie czuje dobrze w wystąpieniach publicznych, nie bardzo umie pracować z mikrofonem, to też, żeby sobie nie tworzyć właśnie takiej sytuacji, która rzeczywiście w takim stuosobowym gronie jeszcze dodatkowo zestresuje. Konkretnie, jeżeli nie film, to na przykład co możemy podpowiedzieć młodym, którzy myślą, kombinują i planują? Znaczy, ja widzę, że rodzice się na przykład bardzo cieszą, jak dostają wszelkiego rodzaju rośliny do zasadzenia. Na przykład, jak ktoś ma ogrody, tak, może dostać jakieś drzewo, drzewka. Które będzie później przypominało. Potem, tak, będzie przypominało. Czyli takie rzeczy, które zostają. A wycieczka na przykład jakaś? Tak, wycieczki, wyjazdy do spa. Bardzo często są to jakby celem jest zintegrowanie dwóch par rodziców i dwie pary rodziców są wysyłane do spa na przykład po weselu, żeby się zregenerowali. Warto sprawdzić, tak, co oni o tym pomyślą przedtem. Już nie ma wyjścia, już są rodziną faktycznie. Dokładnie, więc trzeba zbadać, komu oferujemy i jakie są relacje. Nie bez znaczenia są, no niestety, znak naszych czasów. Rodzice rozwiedzeni. To też jest bardzo ważny wątek. Dla moich klientów to jest bardzo duży dylemat. Jak to zrobić, żeby nikogo nie urazić? No tak, żeby... Czy tę drugą stronę nową na przykład zaprosić? Na przykład, tak. Czy właśnie wtedy wywołujemy na środek? Czy robimy tańce w dwójkach? No, tutaj wiele dyplomacji potrzeba, żeby zachować się taktownie i żeby to miłe wspomnienie no, nie okazało się dość traumatycznym wspomnieniem. Bardzo delikatna materia. Tak. Czy państwo by coś zmienili w swoim przygotowaniu i podziękowaniu dla rodziców? Czy wszystko weszło idealnie? Chyba nic byśmy nie zmienili. Słusznie. Nic by nie zmieniło. Ale wiecie, to było też dla mnie ciekawe, bo oglądaliśmy to wideo. Ile tam jest? 1,5 miliona wyświetleń już na YouTubie? Milion. Będzie niedługo. Będzie właściwie chyba nawet może i dzisiaj nawet może. Milion będzie. Na pewno dzięki pytaniu też. No w każdym razie i spoglądałem na reakcję rodziców i rzeczywiście... Magda, ty o tym mówiłaś, że na początku wie, kurczę, pieczone, ci rodzice też są niezwykle przygotowani do tego, bo trzymają się, prawda? Mieliśmy troszeczkę podwyższoną poprzeczkę, bo moja siostra w tamtym roku też zrobiła takie podziękowanie w formie wideo. Wprawiła ich trochę. Tak, byli zapragnieni. Aha. Słuchajcie, kapitalna rzecz, czy rodzice w ogóle cokolwiek wiedzieli, czy zupełnie nic? Nie, ale nic. Baliśmy się bardzo, że się domyślą, bo prosiliśmy ich o VHS-y, że chcemy je po prostu zgrać dla potomnych. Da. I również piosenkę nagrywaliśmy w domu, gdzie jeszcze właśnie w tym momencie mieszkaliśmy, że tak powiem, z rodzicami, więc była taka sytuacja, gdy mogli to usłyszeć. Więc... Ale udało się. Udało. Słuchajcie, albo udawali zaskoczonych. Nie. Wydaje mi się, że nie połapali się. To jest taki moment, że tam nie sposób cokolwiek udać i cokolwiek zagrać. Słuchajcie, a może przenieśmy się na chwilę wstecz, na próbę, jak się razem spotykaliście i taki smak, no, taką próbkę razem. Co dajcie nam na żywo? Tego, co śpiewaliście. Z którego momentu? No ten refren. Bo to jest wzruszające. Za każdy dzień, za miłość i czas, w którym odnaleźliśmy nasz sens. Za radość i chleb, za piękno i łzy, chcemy dzisiaj podziękować wam za każdy dzień. Państwo dziewięciu. Proszę. Wow, ciarki mamy. Ale fajnie. Dziękujemy bardzo. Ku inspiracji. Pięknie dziękujemy. Pomysłów, jak słyszeliśmy, dzięki pani Katarzynie mamy więcej, ale jak widać, słychać i szanowni państwo czuć. I o to tak. Dziękujemy za te emocje, a teraz jedziemy po kolejne jedzeniowe emocje.